Znajdź wejście do dusznych dołów. Dusznych dołów. Tam właśnie się udajemy po nasz, aby skompletować nasz cały arcymistrzowski rynsztunek kota. No to go, no to jazda, no to jedziemy. Jedziemy, działamy. Tutaj jest jakieś wejście. Pewnie to. Kurde, pół życia sobie straciłam. No to niezły początek. Wezmę sobie gutko z kurczaczka. Gromik. Jedziemy. Trzeba się tu rozejrzeć. Ja lubię, kurczę, w takich tunelach, bo jest ciemno, nic nie widzę. O, nie, coś... To... Wilga, tak? Dobra, wilga. Ała! Jest ich więcej! Dobra, Quen. Jeden muszę wybrać. Jeden trzeba bić. Kurde! Nie wiem, od którego zacząć. Jeden leży. Dojazd. Dojazdzik. Wiem, że wybuchnie. Nie dojechałam go. Zajechany. Tam coś jest. Tam coś zdecydowanie leży. Dobra, zbieramy w takim razie. Pozbieramy fanty. Co to? Dziennik. Dziennik Aleksandra. Spaliłem za sobą wszystkie mosty. Być może mógłbym jeszcze wrócić. Gdyby nie to, że popełniłem morderstwo i zabrałem z sobą te arcymistrzowskie schematy. Na pewno już mnie ścigają, więc mam nadzieję, że transakcja dojdzie do skutku, a ja zacznę nowe życie daleko na południu. Koniec z wiedźmistwem. Nie mogę do końca ufać de Launowi jakiemuś. De Launowi. Szczególnie, że zażąda spotkania w siedzibie bandytów. Schematy ukryłem w jaskini, do której nie wejdzie żaden zwyczajny człowiek. Jeśli wszystko będzie szło bez problemów, odbiorę pieniądze i zdradzę mu lokację skrytki. Za dodatkowym wynagrodzeniem pójdę z nim do lisich dołów. A jeśli mi się nie powiedzie, jeśli ktokolwiek znajdzie te zapiski, to niech wie jedno. Warto było zabić swoich. Warto było ukraść, byleby uciec od tego parszywego życia na szlaku. Wiedźmin ma czasem ochotę rzucić fach i wyjechać gdzieś daleko. Bieszady. A ten postanowił to zrobić za wszelką cenę. Te schematy mają paskudną historię, ale wykorzystam je dobrze. Dobra, tutaj ładnie tutaj przeleciałam tę miejscóweczkę. Tuż i przesz. A co to? Jak tam wleść? Będę jak da się jakoś wejść? Da się. List miłosny, podpisany przez Bellę. Mój najdroższy przyjacielu Gustawie, pragnę ci podziękować za nasze ostatnie spotkanie. Na samą myśl o kolejnym rozpiera mnie nieziemska radość. Uwierzyłbyś, że od niedawna obcy sobie ludzie staną się tak bardzo sobie bliscy?
Pytałeś, czy jest coś, co szczególnie sobie cenię. Owszem, zawsze miałam słabość do kwiatów, Gustawie. Mój tragicznie zmarły narzeczony zabrał je dla mnie w dusznych dołach. Wierał. Smakowałabym, mówiąc, że widziałam piękniejsze. Skłamałabym, to ja czytam. Ach, na samą myśl, że i ty zdałbyś się na takie poświęcenie i własnoręcznie uwił mi bukiet. Me serce. Przyspiesza mój rytm. Zdobądź na mnie te kwiaty, a udowodnij, że prawdziwie mnie kochasz. Głupia baba. Rgupek z niej. Zabiła gościa, bo jej się kwiatków zachciało. I co? I koleś teraz wącha kwiatki? Tak jest. Tak właśnie. A ty tylko piszesz listy miłosne. Tylko do jeża. Odszukaj pocybuta poznanego. A co? Już mam te... Już zrobiłam questa, tak? W takim razie. A czekajcie, nie, to były poszukiwania. Poszukiwania. Niedźwiedzia, matikory, tajemnica zaginionej łyżki. O, już to. 42 level, trochę wysoki. To może coś innego. Grypa, wilka. Pójdę sobie wykonać te. Boklorskie safari. Porozmawiam z... Nie! Wiecie co, pójdziemy teraz zagrać? Teraz, moi drodzy. Fajny questik. Oh yeah. Oh yeah. Mapka. Mapeczka i jedziemy z koksem. I jedziemy z koksikiem. Biorę kunia. Patrzcie, jak kotek, jak konik wprost do nóżki. I see that you like such delicate... Czekaj, nie w tę stronę, co tam. Tutaj chcę. Tędy. Jak się nazywały te roślinki, czy nadal archę coś tam? Tak. Archę coś tam. Obozowisko bandytów. Go for it, Kasia. Oh yeah. Nie może nam uciec! I will be your nightmare! Jazda! Ale się zamachnie? Magia, czary jakieś. Podpalę was. Ja wiem, że wy się palicie do zadania, które macie, które sobie... Dobądź miecz, Aleszczyku! Au! Ciekawka? Zaraza! Oj, oj, błon! Chciałam kontrę wydać, ale... Przeszła ci ochota? Au. Piściuchał mnie tym młotkiem. Czary jakieś! Co? Naprawdę to mnie złapało. Od lewej go wezmę! Jak weźmy, jesteś ostatni. You are the last one. Nogę mu ciacham. Cóż za brutalna gra. Ta gra jest taka brutalna. Dobra, jest na pięciu. Mogę być nawet jeden na kilkunastu. I co z tego? Bym dał radę. Cebula. No widać od razu, że cebula. Cebula, że z niego był. Od razu było widać. Spojrzałam na niego, od razu widziałam, że cebulka. Cebularz jeden. Od razu było widać. Gra już jest głośna. Gra już jest na maksa ustawiona, jak może być. Wierzcie mi. Zmieniłam to. Tam jest fant jakiś. Dobry wieczór. Wsiowe syny. Cześć, wsiowy synku. Do tej skrzyneczki chciała. Właśnie tej. O. Bawełna, jedwab i tego typu fanty. Niewysłany list bandyty. Do Premka. Dom uciekł, dzwony Bokleach. Braciszku, piszę krótko i na temat. Pierdolę cystusa, w dupie mam szpaka, a lot kto może mi naskoczyć? Jestem na swoim. Dzięki tej latającej srebrnej kurze mogę żyć jak zerrikańska kibasza. Kimkolwiek z basza. Chłopaki też są zadowoleni, bo dożynanie rannych kupców to fajna robota. Człowiek się nie namęczy, krwią mocno się nie powróci, a takie towary można przygarnąć. Wczoraj do przykładu jechała karawana pełna beczek z rumem i suszonej szynki. Ależ była uczta. Dlatego mówię ci, bracie, rzucaj tę robotę w burdelu i dołącz do mojej wesołej kampanii.
Matka pewnie co noc płacze, że jej młodszy syn robi zabiki dajłę w Zantuzie. A tak lżeje jej się zrobi na serduszkę, jak się dowie, że będziesz pod moją opieką. Mordował ludzi. O, to fajna matka. Rodzinku, czym się zajmujesz? A, moja kochana mamo, teraz to siedzę sobie na szlaku i zabijam bezbronnych ludzi. Taka fajna robota. A ty kawałek chleba. Daleko to jest? Oh my god, oh my god, czyli do znacznika idziemy. Sprawnie, płotka. Może na autoranie pojedziemy. Ciemno już się robi. Jest już ciemno. A, ma cebulę. Mam cebulę. Ty cebularzu jeden. Ja się tu na pięści po prostu. Zrobimy sobie fajnego questa. Dobra. Kiedy Krawino pojawił się na YouTubie, bo serce z kamienia wyszło ci genialnie i pod każdym odcinkiem łapkę górę jest. O, jakby mi się przyjemnie zrobiła. Dobra, obiecuję. Przysięgam, że dzisiaj zacznę, ustawię filmiki i dzisiaj już zacznie na jutro być, znaczy jutro będzie seria, a dzisiaj je przygotuję wieczorem. A mam akurat wieczorek normalnie wolny, skończymy normalnie live'a o normalnej porze, ustawię wszystko jak trzeba i będzie, wiecie, tu gitarka. A wryj chcesz? Kurwa, kiedy ja byłam młoda, to były inne obyczaje. Kiedy ja byłam młoda, to były inne obyczaje. Kto chętny do walki z niesamowitym szczotem? Wiedźminie! Ja! Opisz się swoją techniką? Tak! Nie rozmawiam z prostakami, chodź tu, buchmacherze. Weźmiesz udział? Nie wykluczam. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił. Tu się, uważasz, wiesz? Liczy intelekt, a nie sama siła. Szczota to nie jest zwykły zawodnik. Szczota, niecodzienne imię. Szczota? Ciekawe, co szeruje. Nigdy nie słyszałem takiego imienia. Niepomianie należy oceniać wartość przeciwnika. Pan Szczota to waleczny rymasz, a sile jego ciosów dorównuje tylko celność ripost. Czy ja właśnie dostałam protipa, żeby robić ripost na tym ziomku? Czy jest tak mocny, że nie da się zripostować? Zaraz zobaczymy po pierwszym tym. Dobra, all in, bierzemy. Dobra, zaczynajmy. No to zaczynajmy. Aha! Już trzęsiesz portkami jak wierzba liściami! Dobra, mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem, że nie przegadasz mnie, psie! Masz słabe zaczepki, ziomaj. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się, czy nie? Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie siwy wyłazi obora. Za to ty jesteś podobny do pomidora. Twoja gęba ma kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym znachora. Idziemy rymem! Poszukam, nie ma wątpliwości, bo będzie znachor musiał poskładać ci kości. Jak z tobą skończę, będziesz skamlał litości! Lepiej nie wywołuj mojej złości, bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. No, tam zara litości... No chyba ty! Chyba ty, nie dać rady, ziomek. No, muszę przyznać, umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Już? Nie będziemy walczyć? A po co? Przecie mówię, że wygrałeś. Wiedźmin zwycięski pokonał Szczotę jego własną bronią. Nie grałam tak. Nice! Przegadałeś mnie, ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj nie w formie. Inaczej bym cię zmiażdżył. Ta, jasne. To się natukłam na te pięści i myślałam, że jakiś go sparring, a tutaj tylko sparring werbalny.
Jeszcze dwóch przeciwników przed tobą, zanim będziesz mógł stanąć do walki z mistrzem. Cicha moc zazwyczaj jest w górnym mieście, niedaleko zaułka Szalbierzy, a Kolos na największym dziedzińcu San Sebastian. No nieźle. W ogóle nie ogrywałam w ten sposób tej miejscóweczki. Dobra, koło. Idę po następnego. Tym razem będziemy się tłuc na pięści, zobaczcie. Tak będzie, jak w 8 mili. Gdybym była młoda. Żeby nie było raperskiej bitwy. O! Tylko to były walki. Jebanie i wina chlanie. Ot, całe tu są. Nie taki wiedźmin straszny, jak go malują. F5. Tędy mam? Wiedźminie! Bardzo bitny! Nie chcesz się spróbować z cichą mocą? Mogę sobie zrobić dzień chyba. Dobra, jadę. Przez ciebie! To jak, wiedźminie? Zmierzysz się z cichą mocą? Lubię wiedzieć, kogo okładam pięściami. Ten rycerz nie ujawnia twarzy ani imienia i nawet się nie odzywa. Nie bądź taki ciekawy, wiedźminie. Rycerski ślub to nie jest jakaś tam byle obiecanka. Cicha moc nie ujawni twarzy ani herbu, póki ktoś go nie pokona. Nie masz na co liczyć. Nie masz na co liczyć. To co, walczysz czy nie? Walczę. Walcz. Ty walczysz, ja walczę. Za Maxa, Maxiorka. Wyzywam cię na pojedynek. Szlachetne panie, cni panowie. Za chwilę rozpocznie się walka. Cóż za klimatyczne otoczenie. Nie bój, tutaj jest takie powietrze, że nigdy nie ma kaca. Oj. Dwa razy. No dwa razy. Bo silny atak. I jadę silnymi tylko. Ciekawe, czy się coś zmieniło. Broni się. Ciekawe, jak długo będzie trzymał gardę. Mogę mu puścić. Oj! Z buta go! Do rogu! No i pięknie. I sam silny atak. I dam radę. I załapię. Bo on mi nie odpowie już. Znaczy ona. Odpowiedziała. Ładnie. Interesujące. Pamiętacie tych pięściarzy tamtych? Wiecie, których? Na tej imprezce takiej, na tym party. Łatwo. Jak Andrzej Gołota wjaja go! Panie i panowie! Wiedźmin pokonał w pojedynku nieustraszoną cichą moc! Co to była za walka? I teraz wala na czacie! Rycerz jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz! Mocny masz cios! Gratuluję! Zlam babę. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Coś o tym, że jestem kobietą? A po co miałbym dodawać? Przecież mamy 13 wiek. Nikogo nie dziwią już nawet kobiety handlarki. Nie będziesz mówił, że z babą walka to nie honor? Tak mówią tylko ci, którzy boją się przegrać z kobietą. Świetnie się spisałeś. Teraz już tylko Kolos stoi ci na drodze do walki z samym mistrzem. Znajdziesz go na największym dziedzińcu San Sebastian. Idziemy na dziedziniec San Sebastian. Ale to szybko pójdzie, bardziej ekspresowy ten quest. Trzeba było wzywać? A rycerze to co, się pytam? Ekspresowy ten quest, bym powiedziała. Dobry wieczór, Kasia, jak sam wróci wieczorową porą? No dzisiaj nawet, znaczy dzisiaj zaczęło się bardzo przyjemnie, a potem trochę mi ktoś zepsuł humor.
ale już powoli wracam do normy. Brawo, tu... Wyspałam się dzisiaj. Uspokójcie się. Rzeczywiście to zajmuje, nie mogę się zaatakować. Nie, nie, panowie, to był miski, drapałam się po nosku. Dobrze, to nie ja. Nie no, dlaczego miałbyś ty? To jest aż spoko, Gander. Brama bednarzy. Ej, słuchajcie, że nowy kawałek, ja... Nie. Brawo, tutaj jest nie. Sprawą prostą. Awantury... Ja nie słucham. Śmierają, nie wiadomo po co, na co i dlaczego. A, patrzcie. I teksty. Dobra, go. Tutaj chyba było coś dziwnego. Burza psiakrę. Coś mi świta w głowie. Wiedźmini pioruńsko są szybcy. No dobra, dawaj go. O, ten mi wygląda na takiego, który by chciał się bić. Ej, białowłosy, zmierzysz się z kolosem? Yes. Ale cię wytermoszę za te kolczyki tu. Tu. Kolos? Ciekawe przezwisko. Dawaj kolczyka. Czy on ma też jakieś zwyklejsze miano? A po co? Kolos to brzmi dumnie i pasuje. To jak, walczysz? W sumie bardzo głupio, że ma kolczyki w tym miejscu. Przecież to jest podstawowe miejsce, które bym, jakbym z nim walczyła, to bym wyrwała. Proszę. Bez sensu w ogóle. To bez sensu. Dobra, bijemy się. To nudne, nie chce mi się. Jestem dla ciebie za szybki. Raz cię walnę i leżysz. Co to za spór? Nie chcesz walczyć? To po co to całe zawracanie głowy? Marnujesz mój czas. Marnujesz mój czas. Dobra, dobra. Co się tak nadymasz? Jesteś wiedźminem, co nie? To zrobimy tak. Zbijesz 3 moje ciosy, wygrałeś. Ale ty sam nie uderzasz. Zbijasz dopiero, kiedy ja będę uderzał, jasne? Jak ci się uda, to jeszcze z dobrego serca podwoję ci stawkę. Taki jesteś hojny? Nie, po prostu wiem, że ci się nie uda. Ale sama kontra. Nikomu jeszcze się nie udało. Jestem za szybki. To co? Zbijasz 3 razy? Dobra. Zbiję twoje ciosy bez najmniejszego problemu. Batym. Poważnie? No, teraz to rozumiem. Wreszcie się znalazł ktoś, kto czuje sportowego ducha. Pamiętaj. Chyba tym, nie? Zbijasz tym. Dopiero, kiedy czy ja wyprowadzę cios. Stanie z podniesioną gardą się nie liczy. Panie i panowie, zaczyna się bardzo ciekawe starcie. Wiedźmin podjął wyzwanie kolosa. Ała. Au. Zbijaj, dziadu! Nie dam rady, nie? Ej, hola, hola! Tak się nie bawimy. Zgodziłeś się tylko zbijać ciosy, ojojoj. A sam walisz! No to był czekał! Dobra, muszę wczytać, bo to nieźle się zrozumieliśmy po prostu. To był... źle się zrozumieliśmy. Źle się zrozumieliśmy, sorry. Bo źle się zrozumieliśmy. To co mam? Bez sensu. Trzy... Aha, dobra, sorry, bo mi się pomieszało. Myślałam, że jak on już jest zamulony, to wtedy ja mam zbić cios. W sensie, że mam go... skontrolować i uderzyć. Tak to wymyśliłam. Nie chciałam tego, wiecie, nie zrozumieliśmy się. Ej, panie wiedźminie! Skipyt, dobra, wezmę. Uuu, gdzie skipyt? Szczepionkę wali. Dobra, bijemy się. Nie, to nudne, nie chcę mi... Nie chcesz... No, zbiję... Taki... Nie. Zbiję twoje ciosy. Dobra. Go. Raz. Zbijaj, dziadu! Dwa. Za szybko dla ciebie, co? Trzy. Niesamowite! Niesamowite! Wiedźmin zbił uderzenia kolosa! Nikomu wcześniej się bez to nie udało! Bez sensu, za łatwo. Twoja dola. Dzięki. Jestem pod wrażeniem. Takie coś się nie zdarzyło od lat. Właśnie zdobyłeś prawo, żeby wyzwać samego mistrza. Znajdziesz go w dokach. Daleko to? Jeszcze progów to kawał drogi. Marka jest znacznika. O Boże, to kawał drogi, tam tak trzeba z buta.
Patrzcie, cały od razu questik zgarniemy. Hej, ja bym sobie pograł w Wiedźka, ale tak przez 2 lata śmigał mi super, to teraz ścina. Nie wiem w sumie z jakiego powodu. Jaki będzie ostatnio robiony format i czyszczony komputer? Roboty w brud to się musieli pochlać i pochorować. Może za wysokie ustawienie graficzne sobie ustawiłeś. Zachować spokój, burt nie wszczynać! Zachować spokój, burt nie wstrzynać, wszczynać. Trzeba ojca pomacać tam, bo mi znowu stamina spada. No kwestia, robi format co miesiąc, dwa. Nie śmij się ze mnie, bo teraz mój gamingowy komputer obczajesz, że regularnie mu się zdarza nie ładować prawidłowo. I może go normalnie wyłączam po streamach. Nie wiem, czy to nie jesteś z Windowsem 10, po prostu. Mam wrażenie, że to jest coś z Windowsem 10. Nie halo. A ja to był... Oj, błąd! Kurwa, jaki on trzepi! Patrz, a to co? To tutaj znajdę pięściarza zwanego mistrzem? Mistrz, maestro, niepokonany. Różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak. Przyszedłem walczyć z mistrzem. Ale... on jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bić się na trzeźwo, to jak tańczysz bez muzyki. Kolor, ty się o mnie nie martw. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw. Ja sobie radę dam. Na pewno dasz radę walczyć? Jesteś kompletnie pijany. Moja sprawa. No co kłapiesz po próżnicy? Ja tu wódka sygnie, bijesz się czy nie? No dobra. Tak, wyzywam się. Zaraz, zaraz. Ja mam swoje zasady. Nie żygam tam, gdzie i nie bijesz się z tymi, co nie chlają. No Boże, mamy się nawalić? Czyli co? Czyli pijesz, bracie. Albo wypierdalasz. No to piję. Ja idę na maksa. Dam radę. Nie wiem, jak pójdziemy na radę. Zasejwowałam w razie czego. Panowie! Mistrz będzie się bił! Wreszcie! Idź na całość! Bić się w alkoholu? Cóż to za praktyki? Możemy zaczynać. Możemy zaczynać. Oj. Jak cię sieknę, to ci jebnę. A ktoś mi tu celnie zaripostował. A ktoś mi tu celnie zaripostował. Jak cię sieknę, to ci jebnę. Wiesz tak, ojojoj, ale koleś jest silny. A ktoś mi tu celnie zaripostował. Już się najarało, może się go dojadę. Pojechamy. To się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić tego wszystkiego. Muszę napić. Dobra walka. Normalnie powiem ci... Klasa. Właściwie to dobrze, żeś mnie pokonał. Już mi się znudziło. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. Wiedźmin Geralt został nowym mistrzem pięściarskim! Brawo! Brawa! Look amazing? Oto twoje trofeum. Patrzcie, jaką nagrodę dostałam. Fajna nagroda. Jak się nie napiję, to się nie pożyje. Jak się nie napije, to się nie pożyje.
górze Kasia Darken. Witaj w królestwie. Darken, fajnie cię na nowo ugościć na kanale. Słuchaj, chciałam cię pasować. Na mocy nadanej mi traktatem królewskim w obecności króla pasuje cię. Na paladyna tego kanału. Czyń honory godnie i rozprzestrzeniaj po całym świecie Twitcha emotkami. Siej, zasiewaj. Fajnie, 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 fajnie. Chyba jestem taka trochę wczorajsza, mam wrażenie, w gierce. Dobra, co ja chcę teraz robić ogólnie, bo bardzo gładko nam te, widzicie, idą. Więcej niż mistrz. O, tak, pójdziemy zabrać schematy. Tutaj. Najpięknie. No to go. Po ciastkach. Idziemy w po ciasteczkach. Po cookie clipach, pytając do... Po nasz nowy sprzęcior. Od którego levelu jest arcymistrzowski? W sumie nie wiem, nie pamiętam. Za dużo i nie od każdego. Potrzebuję dobrego prowianta. Ode mnie powinnaś. Lepszego. Zachować spokój, smut nie wszyna. Jesteś jak baranie jaja. No dlatego, że się śmigł i masz jednego zęba. Na łódź mu się flaki skręcają jak warkocz panny. Aj jebać tę suczkę Anariette. Słyszeliście to? Wajnacho! Wajnacho! Witaj w królestwie! A to powinnam powiedzieć tak. Witaj w królestwie! Dzięki, wielkie suba! I oczywiście na mocy nadanej mi traktatem królewskim w obecności króla pasuje cię na paladyna tego kanału. Mój drogi, czyń honory godnie i rozprzestrzeniaj po całym Twitchu. Emotki. Wszędzie, niech dotrą wszędzie, nawet na sam koniec Twitcha. Ej, no powinnam dwa subpointy skoczyć do góry. Come on! Twitch, nie oszukuj. Bo wiecie, na 200 subów to mamy rozdawaną myszkę, myszorka rozdajemy. Rozdajemy. Fajno! No widzicie, nawet wam powiedziała ucznica, że fajno! Niech żyje księżna Anna Henrietta! Ale ciemno. Wygrałem myszkę? Może wygrasz, koledzy. O, koledzy, ostatnio cichutko byłeś. Co się stało, że tak cichusio? Czemu tak cichutko ostatnio siedziałeś, koledzy? Jeszcze jeden, jeszcze raz! Jakby nie mogli mnie na skróty poprowadzić, tylko tak najdłuższą drogą. Reginald Dobry powrócił! Nie możecie tego przegapić! Bilety tylko... Dobra, go schematy, to na górę ci idzie, tak? Czekajcie, zbloczyło mnie. Cicho, przepraszam, ale obowiązki. wybaczam. A, ogolona chociaż ta myszka? Jezu, co za ohydny tekst. Fee! Ty batonie jeden. Masz tam auta na chwilę. Fee! Witam. Mam nadzieję, że poszukiwania idą dobrze. Coś już znalazłem. Udało mi się już co nieco znaleźć. Doskonale. Zrobię sobie kopię i dzięki temu wreszcie będę mógł zdobyć arcymistrzowskie uprawnienia. Wielkie dzięki, Wiedźminie. To co dla mnie wykonasz? Możesz coś dla mnie wykonać? Oczywiście. Chciałabym arcymistrzowskie. Odczytaj parkę składników. Oje, mam nowe buty. Arcymistrzowskie buty. Potem... Ja już mam najlepszą? Dla mnie wszystko może wykonać? Bo coś mi nie pasi. Broń stalowa. Jeszcze mi brakuje zbroi. Widzisz, mówiłem, że kosztuje góra kilka tysięcy, a nie, wcale nie miałam rabatu zbrojmistrza.
No nieźle. Witaj Kasiu, to znowu ja. Jak ty mnie wczoraj nazwałaś? Botem. Leonem. Cześć bociku, co tam? A ty coś widzisz, Boże chłopak, ty się nie obrażasz jak baba. Ta jest ładna. Ciężka zbroja z Hinder z fial. Zbroja, rękawice, arcymistrzowskie. Pyk, pyk. I robimy. Co? 40 tysięcy miałam, zostało mi 7. Wy to ogarniacie? Zostało mi 7. Bywaj. Powodzenia na szlaku! O, jaki mam sprzęcior! Oh my god! Czekajcie, poglądamy sobie, czekajcie, obejrzymy w... Jezu, jaki mam kaptur, nie wiem, dziwna ta zbroja. Medytacja, go meditation. 32 tysiące poszło. Wiedziałam, że będę potrzebowała pieniędzy. W tym roku odbywa się pod patronatem panny. Do Geralda nie pasuje ten cech. Kota. W ogóle to ma jakąś dziurę. Mężni rycerze przybyli z całego świata, zmagają się o tytuł zwycięzcy. A mówili, że piękna jest ta zbroja. Miejsca na trybunach są ciągle dostępne. Nie jest piękna. Hrabia Boriedis Alvarez zaprasza na odczyt poświęcony zagrożeniom, jakie niesie dla przyrody niszczenie gatunków. Wstęp wolny! Żeby mi się tak chciało. Nie, jak... nie czuję się zachwycona tą zbroją, szczerze mówiąc, średnio mi się podoba. Co tam jest tak chudo, mogę jakiś barwnik sobie ewentualnie zapodać, chociaż no nie, wiem. No to zbroja wilgacji zrozu ładniejsza. Twoja sława się wyprzedza, Geralt. A mówiłem wczoraj sprzedawać, a oni zostaw. Robię tydzień pobrania od razu 32 tysiące wydaje, kurde, jakbym do Louis Vuittona poszła. To był jakiś mod na tę zbroję, bo ludziom się nie podobał ten kaptur. Jak dla mnie wygląda spoko. Jak kupa wygląda! Taki bulwers. Znaczy, mi się kaptur również mi się nie podoba, szczerze mówiąc. Dlaczego ja już mam glify w zbroi i w mieczach? A puste gniazdo. Czekajcie, nie. Czemu mam tutaj włożone glify? Nic tu nie rozumiem. Dlaczego są glify już wsadzone w zbroję? Jak raz wsadziłam, to koniec? Puste gniazdo. Mogę sobie dodać jakiś jeszcze jeden. Mam żółty, czerwony barwnik. Barwniki. Może by zmienić kolor swojego pancerza. Okej. Okay. Pamiętaj, że możesz zmienić kolor tylko elementu wiedźmińskiego Whipmuku. Możesz użyć opcji podglądu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał przedmiot po zaplikowaniu barwnika. W tym celu bierz barwnik, naciśnij A i wybierz przedmiot, którym chcesz nadać inną barwę. Denuj. W dowolnym momencie możesz użyć wybielacza kolor, aby przywrócić oryginalny kolor przedmiotów. Nie bój się więc i eksperymentuj! Jaki tajemniczy Geralt. Osobiście bardziej mi się podobała zbroja ta wcześniejsza. A co się stało właśnie z tymi? Pad mi się zblokował. Gdy uzbierasz odpowiednią ilość przedmiotów, jak i płynek szkół wiedźmińskich najwyższego poziomu, odblokuje specjalne premie. Kolejne morderstwo straszliwej bestii! Dobra, jeszcze raz sobie sprawdzę ten ekwipunek. Bo tak, dwa glify by mi się przydały. Wiedźmiński rysunek z 5-6. Czegoś mi brakuje? Czemu 5 z 6? What the fuck? A mam kuszę inną zrobić? Kusza na 10, 12 level. Czekajcie, 10, 12 atak mam. Mam 6 elementów. O co tam chodzi? Bywaj. Powodzenia na szlaku! Jeszcze raz. Pokaż buty. Arcymistrzowskie buty. Arcymistrzowskie rękawice. Arcymistrzowska zbroja. Mistrzowskie spodnie. A, dobra. Witam. O Jezu, to ja cała się spłuczę. Oj. Możesz coś dla mnie wykonać? Spodnie. Oczywiście. Koło spodnie. Broń stalowa, buty. Miecz. Pancerz. Rękawice. A gdzie są spodnie? Co? Nie ma. A to muszę się... Czekajcie, zmedytuję chwilę.
Bywaj. Powodzenia na szlaku. Powodzenia, powodzenia. Ty lepiej uzbieraj mi przedmioty, które potrzebuję. Mogę wrzucić kod do gry na czat. Wiesz, no ja nie odpowiadam za ten kod. Jak ktoś chce skorzystać, to okej, ale ja cię nie znam aż tak dobrze, żebym mogła ręczyć cię, że twój kod jest bezpieczny. Osobiście bym się bała używać takiego kodu. Jeżeli ktoś z was czuje się na siłach, no to róbcie co chcecie. Pamiętaj, że transmisje są zapisywane i twój nickname też. Może być bezpieczny kod? A Bąkolowi jak ukradziono konto? Skradziono. Już nie pamiętasz. Co przez kod, który dostał. Jomek! Witam! Wyskakuj z hajsu! Możesz coś dla mnie wykonać? Oczywiście! Oczywiście! Idziemy po spodnie. Po spodnie. Po spodnie, spodnie arcymistrzowskie. Blacha ze wzbogaconego dwimerytu. Dobra, to trzeba wykonać w takim razie. Blacha. Srebra. Brakuje składników. Sztaba wzbogaconego dwimerytu. Sztaba. Dwa razy. Już? Sztab wzbogaconego emerytu. Dwa razy. Sztaba. Gdzie jest coś takiego? Sztaba wzbogaconego od emerytu. Teraz mam tylko 1000. Blacha ze wzbogaconego dwimerytu. Blacha ze wzbogaconego dwimerytu. A? Jest. Ile? Co? Jeden mieczyk ze... W ogóle, ale bieda, czy wy to widzicie? Premia szkół wiedźmińskich. Pierwsza premia została odblokowana. Zbierz więcej przedmiotów, aby odzyskać dostęp do kolejnej premii. Jaka premia? Bywaj. Powodzenia na szlaku! Jezu, ile pieniędzy wydałam. Aż mnie boli wnętrze. Jak chcę myśleć, ile wydałam. Oh my god. Premia stanowi się jak dopiero po ulepszeniu elementów do poziomu arcymistrzowskiego. Silny atak zwiększa obrażenia następnych szybkich ataków przez 5 sekund od 10% za każde część zestawu. Obecna premia 60%. Fajnie. Czyli jeden silny i potem lekkimi jadę. Atak plecy daje obrażenia zwiększone 5%, tylko ogłusza w dźwięku kosztem jednego punktu adrenaliny. Ładnie. Weźmy inne. Tak to jest, jak kobiety nie zakupy. Kupiła dwie niepotrzebne. No to trudno. Przeżyjemy. Żyjemy, nic się stało. Trzeba iść zarabiać na swój byt. Rycerz do wynajęcia. Udaj się do księżnego kamerier Rusa, by poznać szczegóły kontraktu. Gwint? Musimy zobaczyć, gdzie to jest, czekajcie. A niedaleko, no to już, no to ciach. No to tam szybko podejdziemy, żeby... Tu co drugiemu, tylko wino i przeklęcie. Śmierdzi! Twoja sława się wyprzedza, Geralt. Pamiętacie, jak mówiłem, jak Kasia zapłaci tak 20k za całą zbroję, jednak wyrzuci na nią stoka. Co? Jak to stoka? Miałam 40 prawie wydałam, tak? Nie 100, tylko 40k wydałam. Patrz, jak pięknie. Nic się nie bój, tutaj jest. Czy wy to widzicie? Ja myślę, że chcielibyście tutaj być, poczuć to powietrze, które okala wasze płuca. O, tyś sławny Geralt z Rivii, prawda? Prawda. Tak? Tak. Pięknie to jest. Można było sobie pójść popływać, było przyjemnie. Oj, jak to pięknie. O, wiedźmina trzeba było wzywać?
A co rycerze, to co się pyta? Widzicie, to ja mam taką. No jak nakupowała rzeczy do wykonania po 2K za item, to się trochę musiała... Ojojoj! Gdzie ja wypadłam? Padam jak śliwka w kompot, cholera. Chcesz stąd wyjść? Kurde, przy przypadek. Poczuć oddech wampira na karku. Da się stąd wyleźć jakoś sensownie. Muszę iść do łódki, tak? O Boże, aż sobie dodałam drogi. Najgorzej, typowa ja. To Saja. Bawi ładnie. Co? Nie. Czego nic ma babluchę i smogiem. No, są chociaż schodki. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Spinamy się. Boże, ale zgłodniałam. Go. Co za brutal! Co są, to urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą. Ty brutalu jeden. To wiedźmina trzeba było wzywać? A rycerze to co? Zapraszamy tury międzynarodowej obsadzie. Dodatkowa atrakcja jest możliwość zagrania nową frakcję Skellige! Au! Bażancia. O bażanta. Tędy. Tutaj. Jaka miejscóweczka, patrzcie, jakie loże piękne. Czy zapisy piękne na turniej są nadal otwarte? Zostało wolne miejsce dla osoby grającej Skellige. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. No dobra, ale ja Skellige chyba nie chcę za bardzo grać na razie. Przynajmniej nie czuję się gotowa na granie Skellige. Pewnego dnia na tablicy ogłoszeń Geraldowi wpadła w oko informacja o turnieju Gwinta, organizowanym w Bażanciarni przez hrabiego Moniera. Wiedźmin, jak wszyscy wiedzą, nigdy nie stronił od gier hazardowych, to też postanowił wziąć udział w wydarzeniu. Wówczas nie wiedział jeszcze, jakie niespodzianki go czekają. Byłam słabą talię. Ja nie mogę grać na razie Skellige. Talia do gry w Gwinta. Manekin, pożoga. Jednego szpiega i krowę. No przecież, no proszę, no przecież tym nie będę grała taką talią, bo przegram. Żaden turniej idę. Kurczaki. Myślałam, że sobie zagram na luzaku i że będzie fajnie, będzie przyjemnie. A tutaj trzeba pozbierać karty najpierw, nie ma to tamto, czyli musimy iść na poszukiwania. Tym razem na poszukiwania karcioszek i spróbujemy może nową tą talię. Te rączki postaram się wygrać dla was ten turniej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście pamiętajcie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i zostawcie dzwoneczek. A jeżeli chcecie być częścią nagrywek, to zapraszam was na Twitcha, twitch.tv/jorpin. Do zobaczenia.